Mamy na tym rysunku 9 kul, wyglądają na identyczne i zakładamy, że są identyczne, przynajmniej jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, ale wewnątrz są identyczne z wyjątkiem jednej. Jedna z nich jest cięższa niż pozostałe 8 wystarczająco cięższa, żeby można ją było łatwo odróżnić od pozostałych 8. Czyli mamy 8 kul ważących tyle samo, są nierozróżnialne, i jedną dziewiątą cięższą. I pytanie jest takie: jaką najmniejszą liczbę razy musielibyśmy skorzystać z wagi takiej jak ta, czyli z wagi szalkowej, żeby wiedzieć na pewno, która z tych 9 kul jest cięższa od pozostałych? Ważymy pewną liczbę razy, na przykład x razy, i po x ważeniach wiemy na pewno, która kula jest cięższa. Jakie jest minimalne x? Ile razy przynajmniej musimy zważyć, żeby wiedzieć to na pewno? I pomijam tutaj przypadkowe szczęśliwe zdarzenia, takie jak wybór dowolnych dwóch kul i trafienie od razu w pierwszym ważeniu na kulę cięższą od pozostałych. Chodzi o to, żeby szansa na znalezienie tej cięższej kuli była stuprocentowa, bez względu na to, w jaki sposób albo w jakiej kolejności będziemy wybierać kulę do ważenia. I musimy znaleźć taki sposób ważenia, żeby liczba ważeń była minimalna. Zachęcam was do zatrzymania tego filmu teraz i do wymyślenia tego, jak można by te kule ważyć. Wymyślajcie tak długo, aż na coś fajnego wpadniecie. OK, mam nadzieję, że udało wam się dojść do ciekawych wniosków. Zacznijmy trochę od końca. Podpowiem wam, jaki jest wynik, a wy spróbujcie dorobić do niego rozwiązanie. Po pierwsze, można to zrobić korzystając z wagi dokładnie dwa razy. Wystarczą dwa ważenia, żeby wiedzieć na pewno, która kula jest cięższa od pozostałych ośmiu. Nie, żeby trafić przypadkowo w cięższą kulę, tylko niezależnie od wszystkiego, żeby wiedzieć na pewno. Jeżeli to Wam coś mówi, ale ciągle nie wiecie jeszcze, jaki jest najszybszy sposób ważenia, to zatrzymajcie ten film jeszcze raz i spróbujcie wykombinować, jak dojść do tego, która kula jest cięższa w dokładnie dwóch ważeniach. Ok, jeżeli ciągle zastanawiacie się, o co tu chodzi, to mam drugą podpowiedź. Jeżeli za każdym ważeniem Będziecie w stanie odrzucić 2 trzecie kul jako nie nadające się na zwycięzcę tego konkursu, czyli odrzucicie kulek, wśród których nie ma na pewno tej cięższej, to po dwóch ważeniach zostanie jedna sztuka: 9 minus 2 trzecie z 9 to 3 i 3 minus 2 trzecie z 3 to 1 i zostanie ta cięższa. Jeżeli to Wam w czymś pomaga, to jeszcze raz zatrzymajcie film i spróbujcie znaleźć rozwiązanie. Ok, zakładam, że przynajmniej zastanawialiście się przez chwilę, o co tutaj chodzi. Może znacie już rozwiązanie. Przekulajmy tę łamigłówkę wspólnie. Wspomniałem, że za każdym ważeniem możemy pozbyć się dwóch trzecich kul, wśród których na pewno nie ma tej cięższej. Jak to zrobić? Nie wiem, czy wpadliście na pomysł, żeby na przykład połowę kul położyć na jednej szalce, a drugą połowę na drugiej. W ten sposób znajdziemy tę połowę, w której jest cięższa kula i tak w kółko, aż zostanie ostatnia kula. Tyle, że nie da się połowy z dziewięciu kul położyć na wadze, ale można na przykład cztery kule położyć na jednej szalce i cztery na drugiej. Jeżeli tak zrobimy, to możemy również ocenić wagę kuli, której nie ważymy tej dziewiątej, cztery i cztery i dziewiąta. Co wy na to, żeby ocenić wagę kuli, której nie ważymy na wadze? Brzmi trochę jak magia, ale to czysta matematyka. Zróbmy tak. Przed pierwszym ważeniem Dzielimy wszystkie kule na trzy grupy, po trzy kule każda grupa w dowolny sposób, dowolnymi trójkami. Potem bierzemy dwie z tych trzech grup, na przykład te i te, i kładziemy na szalkach. Na przykład tę grupę kładziemy tu, a tę grupę kładziemy tutaj. Czyli ważymy trzy kule i trzy kule. Porównujemy wagę dwóch trójek kul. Jakie możemy otrzymać wyniki takiego ważenia? Po pierwsze, waga może pozostać w równowadze. Jeżeli równowaga nie zostanie zachowana, to mamy jeszcze dwie możliwości: Lewa szalka może być cięższa i opadać, albo prawa szalka może być cięższa. Ok, Jakie wnioski możemy wyciągnąć z każdego z tych trzech przypadków? Jeżeli waga pozostaje w równowadze, to oznacza to, że cięższa kula znajduje się w trzeciej grupie, w tej której nie ważymy. Oznaczmy może grupy cyframi: Pierwsza grupa, druga i trzecia. Równowaga oznacza, że cięższa kula znajduje się w trzeciej grupie. Jeżeli lewa szalka opadnie, to wiemy, że cięższa kula znajduje się w grupie pierwszej, i jeżeli prawa szalka opadnie, to wiemy, że cięższa kula znajduje się w grupie drugiej. I w ten sposób ograniczyliśmy możliwość występowania cięższej kuli do trójkulowej grupy, do jednej grupy. Wiemy, że jest ona jedną z trzech kul, jedną z tych trzech. Jedną z tych trzech albo jedną z tych trzech, w zależności od tego, jak zachowała się waga w tym pierwszym ważeniu. Możemy teraz powtórzyć ten sam proces ważenia, ale zamiast trzech kul na każdej szalce położymy jedną. Oznaczmy ten etap jako krok drugi i z trzech kul z tych trzech, które wybraliśmy w poprzednim kroku, zważymy jedną kulę i jedną kulę. Porównamy wagę dwóch pojedynczych kul, dowolnych dwóch z tej trójki. Powiedzmy, że do drugiego etapu trafią te trzy kule. Jeżeli położymy te kule na lewej szalce oraz te kule na prawej szalce, to znowu możliwe są trzy przypadki. Jeżeli szalki pozostają w równowadze, to wiemy, że ta kula jest cięższa, bo te dwie mają identyczną wagę. Jeżeli lewa szalka pójdzie w dół, to wiemy, że to jest cięższa kula. Jeżeli prawa szalka pójdzie w dół, to wiemy, że to jest cięższa kula. Na podobnej zasadzie jak w poprzednim ważeniu. No i cała łamigłówka. Całkiem zresztą popularna, czasem można ją nawet spotkać podczas rozmów kwalifikacyjnych albo w różnych testach. Generalnie chodzi w niej o to, że podczas każdego ważenia zmniejszamy liczbę kul o 2 trzecie tego, co otrzymaliśmy w poprzednim kroku. Możemy również tę strategię wykorzystać do innych podobnych łamigłówek. Na przykład, ile razy będziemy musieli posłużyć się wagą, jeżeli kul będzie 27? I jedna z nich będzie cięższa od pozostałych. Ile razy będziemy musieli posłużyć się wagą, jeżeli kul będzie 91? A co jeżeli na przykład będą 102 kule? No właśnie, czasem, jeżeli zadanie jest ładniutkie, równiutkie i grzecznie poukładane, tak jak w tym przypadku, w którym liczba kul jest całkowitą potęgą trójki, to można się dosyć szybko zorientować, o co chodzi. Ale co zrobić, jeżeli kul nie będzie 9, tylko 8? No właśnie, okazuje się, że generalnie nie ma to większego znaczenia. W przypadku ośmiu kul tak samo dzielimy na trzy grupy, tyle że dwie grupy będą składały się z trzech kul, każda. A trzecia grupa będzie mniejsza. W trzeciej będą tylko dwie kule. Zastanówcie się, czy w przypadku ośmiu kul wszystko będzie przebiegać dokładnie tak samo, czy musimy zrobić jakieś odstępstwo od reguł dla liczby kul będących potęgą trójki. 9, 27, 91 i tak dalej. Zadanie z ośmioma kulami chyba jest trochę ciekawsze, bo ósemka odciąga naszą uwagę od pokusy podzielenia kul na trzy grupy. Rozwiązanie jest wtedy trochę ogólniejsze, a dojście do niego trochę ciekawsze. I wcale nie takie oczywiste. Mam nadzieję, że Wam się podobało.